Mało kto o tym wie, ale Niemcy w poczuciu triumfu ogłosili bitwę pod Kutnem, bo tak określali bitwę nad Bzurą, za największą bitwę w dziejach świata. Rzeczywiście, jeżeli wziąć pewne parametry, ilość zaangażowanych wojsk, długość trwania itd., była to bitwa przewyższająca największe nawet bitwy I wojny światowej. Bitwa, która była nie tyle decydująca dla przebiegu kampanii, co jednak bardzo dla niej ważna. Otóż bowiem, mówiłem o tym, że wojska polskie wycofywały się dalej i dalej. Ale ten odwrót, okazało się, miał pewną rzecz, której początkowo nie przewidziała żadna ze stron. Otóż Niemcy nie dojrzeli, że na tyłach ich szybko posuwającego się frontu, stali już pod Warszawą, znalazło się 1,5 armii polskiej. Rozbita, ale nie zniszczona armia Pomorze i w pełni sił armia Poznań generała Tadeusza Kutrzeby. Obie te jednostki znalazły się niejako na tyłach frontu niemieckiego. Kutrzeba, rozumiejąc tą sytuację, chciał uderzyć na niemieckie flanki, a nawet na tyły. Marszałek Śmigły, kalkulując sytuację, wydał mu przy bardzo już szwankującej łączności anegdotyczny rozkaz uderzać w kierunku na Bzurę, a potem dalej aż do restauracji Wierzbickiego. Nie chciał wymieniać jako celu uderzenia dalekosiężnego Radomia. To był taki szyfr, tam znajdowała się restauracja Wierzbickiego, do której wszyscy oficerowie na manewrach chodzili na obiad. Co oznaczał ten dziwny rozkaz? Jak można z nad Bzury uderzać na Radom? Otóż oczywiście nie można. Kutrzeba to nie w pełni go zrozumiał. Marszałkowi Śmigłemu szło o jedną rzecz, o samobójcze poświęcenie zgrupowania Kutrzeby po to, żeby związało jak najwięcej niemieckich sił i dało pozostałym oddziałom polskim na południu i północy możliwość wyrwania się z niemieckich kleszczy. I trzeba powiedzieć, że bitwa nad Bzurą spełniła te oczekiwania. Zakończyła się z wielkim zwycięstwem niemieckim, ale pozwoliła wycofać znaczną część pozostałych oddziałów polskich w sposób w miarę zorganizowany, zmniejszyła niemiecki napór. Początkowo wydawało się zresztą nawet, że są szanse na stosunkowo duży sukces, bo pierwsze uderzenie polskie w kierunku na Głowno i Stryków przyniosło sukces. Rozbito jedną kompletnie i naruszono co najmniej drugą dywizję niemiecką. Ale skutkiem tarć przede wszystkim w dowodzeniu, bo generał Bortnowski usiłował obok Kutrzeby także dowodzić swoimi wojskami, a także braku zdecydowania Kutrzeby nie wykorzystano tego powodzenia. Przerzucono wysiłek w kierunku na Sochaczew. Znowu powodzenie pierwszego natarcia i wstrzymanie bezsensowne dobrze rozwijającej się polskiej ofensywy. To doprowadziło do tego, że stracono bezcenny czas. Niemcy podciągnęli lotnictwo, podciągnęli czołgi i rozpoczęła się nad Bzurą rzeź. Rozbitki resztki wydarły się do Warszawy, więc 1/5 doszło tutaj do rzeczy, która może się stać poniekąd symbolem tej kampanii, do szarży polskich ułanów na niemieckie czołgi w Wólce Węglowej. Oczywiście ułani nie szarżowali na czołgi. W szarży ułani natknęli się na nieprzewidziane, zaparkowane niemieckie czołgi. Ta szarża otworzyła rozbitkom Kutrzeby drogę do walczącej Warszawy. To piękna, bohaterska i zwycięska zresztą mimowych czołgów szarża, jeden z najpiękniejszych epizodów całej kampanii. Wrzesień. Dni walki. Wspomnienia żołnierzy i oficerów z bohaterskich dni września 1939 roku. W drugim tygodniu września po przegranej bitwie na głównej linii oporu największe zgrupowanie polskie, Armia Pomorze i Poznań, wykonując rozkaz odwrotu, znalazły się w obszarze pomiędzy Włocławkiem, Kutnem i Łowiczem, zagrożone odcięciem od reszty sił polskich. W tym czasie w rejonie Warszawy zaciskał się już hitlerowski pancerny front okrążenia, na przebicie którego obie armie miały małe szanse. Dlatego też generał Kutrzeba, dowódca Armii Poznań, wysunął propozycję uderzenia obydwoma ugrupowaniami w skrzydło niemieckiej 8 Armii, aby uzyskać w ten sposób swobodę operacyjną umożliwiającą wycofanie wojsk na wschodni brzeg Wisły, między Modlinem i Warszawą. W nocy z 9 na 10 września rozpoczęło się natarcie Armii Poznań, które zapoczątkowało sławną bitwę nad Bzurą.
Mówi Antoni Ciszak, wówczas chorąży, dowódca plutonu przeciwpancernego w 68. Pułku Piechoty Wrzesińskiej, weteran I wojny światowej. Podczas przechodzenia przez Bzury wieczorem 9 września jedno z działek prowadzonych przeze mnie plutonu przeciwpancernego rozbiło gniazdo karabina maszynowego niemieckiego. Część załogi legła, kilku tylko udało się wycofać, ale jeden z tych Niemców ciężko ranny został na pobojowisku. To był taki moment dosyć ciekawy dla mnie. Było to tak, chłopacy moi z trudem zdołali go rozbroić, bo się opierał temu, a jeden z sanitariuszy chciał go opatrzyć. Dla mnie ten z wielkim jakimś uporem odpychał tego sanitariusza, prawda? Wciąż wykrzykując jakieś obraźliwe wyrazy, co chwilę wykrzykując Heil Hitler. I wśród tych harczących okrzyków na naszych oczach skonał. I dla mnie było to niesamowite. Przeżywałem wojnę na froncie niemieckim, na froncie we Francji szczególnie. Przez 14 dni brałem udział w walkach o Verdun. Brałem udział potem w ofensywie niemieckiej marcowej w roku 18 pod Cambrai. Byłem świadkiem setek wypadków takich, gdy konali przeciwnicy, Francuzi czy Anglicy, ale nie spotkałem tego rodzaju zaciętości, tego rodzaju fanatyzmu. Tak jak dziwnego, jak u tego jednego człowieka, u tego jednego Niemca. No to oczywiście rzuciło z miejsca snop światła na to, z kim mamy w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach do czynienia. Wynik nocnej akcji nie był duży. Wojska posunęły się zaledwie o 1-2 kilometry. Obrona przeciwnika była bardzo skuteczna. Bito się z zacięciem i odwagą, jak pisze w swych wspomnieniach generał Kutrzeba. Obydwie strony poniosły wielkie straty. Dochodziło do walk na białą broń. A oto co mówi Wojciech Kowalski, który w 1939 roku był podporucznikiem rezerwy w 69. Pułku Piechoty. Jeżeli chodzi o wspomnienia z 1939 roku, na pewno jest ich bardzo dużo. Już teraz można by różnie komentować po x latach, ale mnie utkwiła sprawa najbardziej, którą przeżyłem. To jest natarcie z Topoli Królewskich na Łęczyce. Natarcie to rozwinęło się w godzinach popołudniowych. Celem było wyprzeć Niemców z Łęczycy. Kierunek na Iłów, na Bzurę. W ogóle zasadniczym zagadnieniem naszym było niszczyć wszystko po drodze. Wypieranie przyjaciela i z ukierunkowaniem na Bzurę, żeby się przedostać do Warszawy. Sam odcinek od tych Topoli Królewskich w tym natarciu do Łęczycy. Batalion 3 69 Pułku kapitana Luśniaka dostał zadanie nacierać po osi szosę, ile sobie przypominam, to była szosa. Odcinek gdzieś w granicach 5 kilometrów. Co tam się okazało? Po linii tej szosy rozwinięte kompanie w szyku bojowym batalionu i poza tym bataliony współdziałające z lewej i z prawej strony. W tym trzeba podkreślić, że tam współdziałała z nami artyleria 17 palu gnieźnińskiego, która prawie posuwała się na równi z piechotą i ostrzeliwała tę Łęczycę zajęte pozycje przez Niemców. Okazało się, że w tym natarciu, gdzie ten batalion nasz był po linii tej szosy, strasznie się zaczął powiększać, ponieważ z lewej i z prawej strony były bagniste tereny. To był wieczór i noc. Niemcy chyba już byli zorientowani w tym terenie, także po obu stronach tej szosy siekli ogniem karabinów maszynowych i artylerii. Pamiętam to jak dziś, że gdy doszło do zmroku, to karabiny maszynowe Niemców tak cięły, jakby z parowozu iskry. Masa trupów naszych tam była po jednej i po drugiej stronie, zapełnione rowy, jęki, krzyki, to co się tam działo w tym całym zmroku, bo do Łęczycy żeśmy weszli o godzinie 12, to jest nie do opisania i nawet nie do wspomnienia. Mimo takiego ryglowego ognia karabinów maszynowych, trzeba podkreślić, że żołnierz do zasadniczego celu zmierzał. No, pragnę tu podkreślić, że w tym czołowym batalionie ten kapitan Luśniak to dla mnie postać wspomnień. Jak już się orientuję, dzisiaj nie żyje. Dla mnie oficera rezerwy to był przykładem, bo między innymi jedni z pierwszych z kilkoma żołnierzami, żeśmy po linii tej szosy do tej Łęczycy weszli gdzieś między 11 a 12. Co tam się działo? No więc Niemcy prawdopodobnie, no i zresztą to jest straszni bohaterzy, prawdopodobnie się nie zetknęli bezpośrednio z naszym wojskiem. Miasto się paliło, cała masa ich wylatywała z bram z różnych pozycji, się poddawała. Mimo, że przecież widzieli na wstępie, że to kilku żołnierzy, prawda, dopiero naszych weszło. Tam zabraliśmy całą masę
i sprzętu, i Niemców do niewoli. To wszystko działo się w jednej nocy, z tym, że już niestety po tej zdobytej Łęczycy przyszedł rozkaz wycofania się z Łęczycy w kierunku na Jów, z kierunkiem na Bzurę, zasadniczym celem, jakie wojsko miało zadanie. W tym samym natarciu brał udział Józef Głowacki, kapral w 8 kompanii 69 pułku piechoty. Ten odcinek między Topolu a Łęczycą to był odcinek gdzieś w granicach kilometra. Jeżeli chodzi o odcinek natarcia, to natarcie wyszło o godzinie 18:15 dokładnie, sobie dzisiaj to przypominam. Odcinek wszedł, a linia naszej kompanii przypadała akurat na sam odcinek drogi, z tym, że na prawo od nas był pułk Kaliski i myśmy byli prawym skrzydłem 17 dywizji. Na prawo od nas działała już 25 dywizja piechoty. Nie wyobrażałem sobie, że natarcie w czasie wojny będzie wyglądało gorzej jak na manewrach, bo na manewrach, przypominam sobie, to dzisiaj jakoś kryli, a tam to po prostu wszystko szło jak gdyby, no nie wiem, na jakieś polowanie czy coś innego. To szło błyskawicznie. Ten żołnierz nie pytał się. On wszedł z pełną świadomością tego, że tam jest wróg, wróg już się wdarł na naszej ziemi i my musimy stamtąd go wyrzucić. Ja dzisiaj to powiadam, ci wszyscy, którzy tam brali udział w tym natarciu, to więcej jak bohaterowie. No, to jest trudno powiedzieć. Ogień niemiecki był bezwzględnie silny, był ogień zaporowy, kładzony był na różne mosty, na te wszystkie inne przejścia przez bagnistą Bzurę, bo pod Łęczycą jest bagnista Bzura, jednak to mimo wszystko zdobycie Łęczycy trwało około 4 godzin. Przejście do już następnych skrajów, trzymał się tam gdzieś tylko na prawo, między na samym skraju tym młyn jakiś już poza Łęczycą, ale wejście do samego rynku to trwało gdzieś około 2 do 3 godzin, jeżeli pierwsze oddziały dotarły nasze. Niemcy po prostu wiali, nie doszło do walki wręcz przy zdobywaniu Łęczycy. Pamiętam zastępcę właśnie z mojej drużyny, był taki kapral rezerwy, kulej noc dzwoniły, a mimo wszystko żołnierz szedł, przypomnę sobie jego, to on pierwszy leciał jak szatan, no i po prostu rzucało się później, jak już było się blisko, granatami, ale to przeważnie się strzelało z karabinów, tylko tych ręcznych, bo jakichś pistoletów automatycznych myśmy nie mieli. Ale rezultaty tego całego natarcia to mieliśmy na drugi dzień dopiero, jak się rozjaśniło to wszystko. Celność naszej artylerii też była bardzo dobra, ponieważ było widać tych trafionych odłamkami, szrapnelami Niemców, którzy leżeli w rowach i pozabijani. I to bezwzględnie nasilenie ognia ze strony niemieckiej było duże, ale i z naszej strony artyleria i karabiny maszynowe normalnie strzelały, więc te rzeczy musiały wyjść. Mówi podpułkownik rezerwy Józef Wilk. W 1939 roku był oficerem sztabu dowódcy piechoty 17 Dywizji Gnieźnieńskiej. Pierwsza faza naszej bitwy z Niemcami nad Bzurą, począwszy od Łęczycy do Piątku, to do dnia 12 włącznie mieliśmy ciągle sukcesy i to żołnierza bardzo podbudowało. Mimo że Niemcy lepiej uzbrojeni, jednakże parliśmy naprzód i dotarliśmy aż właśnie do wzgórz Modna Celestynów i zresztą pościg bliski szedł za nieprzyjacielem. Nieprzyjaciel ustępował na całej linii. Jednakże przyszedł rozkaz na skutek zagrożenia od strony północy, że Kutrzeba nie spełni swego zadania, a miał przejść na prawy brzeg Wisły, więc chciał odskoczyć. Po prostu przedtem usiłował pobić Niemców na swej drodze, a wreszcie musiał zwrócić się do swojego właściwego zadania, którym było właśnie przejść do odwodów naczelnego dowództwa. Tak przynajmniej miał początkowe zadanie. I samo oderwanie się od nieprzyjaciela nastąpiło w nocy. W niesłychanie wielkich trudnościach z 12 na 13. Ja jako oficer sztabu dowódcy piechoty dywizyjnej nawiązałem łączność ze wszystkimi dowódcami niższymi do batalionów łącznie i do dowódców dywizjonów artylerii, by skupić ich w jednym miejscu, żeby do nich dotrzeć. Zebrałem w jedno miejsce, akurat na miejscu postoju 69 pułku dowódcy, pułkownika Dworzaka i przyniosłem im rozkaz szczególny, który będzie powtórzony później na piśmie rozkazem operacyjnym. Otóż ten odwrót zaskoczył nas z uwagi na to, że przecież byliśmy przynajmniej do tego czasu zwycięzcami.
I obawialiśmy się nawet załamania, że w tym czasie, kiedy w ogóle mieliśmy tyle sukcesów, następuje oderwanie się. Na przykład niczym te rozkazy dotarły do najniższych szczebli, oderwanie nastąpiło około godziny trzeciej. Nocą oderwaliśmy się i o dziwo, Niemcy to samo zrobili. Także w ogóle Niemcy się zdziwili, że ich nikt nie ścigał, a nawet w godzinach porannych. Nikt nam nie przeszkadzał, bo nikt nas nie ścigał. Lotnictwo nie działało, bo była mgła poranna. Dopiero około godziny dziesiątej zaczęło tam lotnictwo penetrować, a myśmy tutaj zostawili oddział wydzielony pod dowództwem początkowo pułkownika Smolarskiego, no i ja z jego oficerem sztabu. Natomiast później przyszedł dowódca pułkownik Konkiewicz i razem z 70. pułkiem dywizjonem artylerii majora Łozińskiego, no i jeden z batalionów jeszcze dodatkowych, bronili przepraw. I te przeprawy dosyć długo broniono, bo broniono aż do 15. Już ten oddział wydzielony z naszej dywizji nie wrócił do dywizji, tylko on w ogóle bił się w grupie generała Bołtucia. Nastąpiła później druga faza bitwy, mianowicie pod Sochaczewem i Rybno-Sochaczew, ale w ogóle w poprzedniej fazie bitwy ponieśliśmy duże straty. Dowódcy podzielili los żołnierzy. W bitwie, w której brał udział 9 generałów, to poległo 3, a 2 zostało rannych. Z generałów polegli generał Wlad, generał Bołtuć i generał Grzmot-Skutnicki. Ranni zostali generał Abraham i generał Drapella. Więc okazuje się, nie oszczędzali siebie. Również tak samo walczyli jak żołnierze i to samo dotyczy i pułkowników. Z moich osobistych znajomych to zginął pułkownik Świtalski, pułkownik Bodnar, pułkownik Mysłowski, pułkownik Parafiński i pułkownik Królicki. Jeden z nich popełnił, pułkownik Frydrych popełnił samobójstwo. Myśmy sobie zdawali sprawę, że wojna ta bez sojuszników jest przegrana. Jednakże pokolenie, które walczyło o niepodległość, nie mogło bez przyjęcia walki, chociaż z taką szaloną przewagą, na którą się później cały świat zmobilizowany był przeciwko nim, i największe potęgi, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania ze wszystkimi dominiami. Dopiero później Francja, która będąc lepiej uzbrojona, a ten żołnierz co pozostał sam, jednakże razem ze swoimi dowódcami jednakowo w tej bitwie trwał, w początkowej fazie nawet bił, wreszcie później uległ przemocy, postanowił razem z tymi dowódcami ponieść tą ofiarę, gdyż nie wolno mu było ulec bez walki. Jeśli chodzi o armię Poznań czy Pomorze, to ci, którzy nie dotarli do Warszawy, to nawet jak do dziś dnia nikt, mimo w największej bitwie brali udział, nikt nie został odznaczony.